teren powiatu żeldowskiego. Jest to region, który bardzo dobrze rozwija nam się prozdrowotnie. Za chwileczkę będzie funkcjonował Park of Poland, gdzie będą bardzo duże możliwości, nie tylko rekreacyjne. Powstaje basen dla płetwonurków. Termy mszczanowskie również będą taką prozdrowotną rolę pełniły i się okazało, że jeszcze na terenie powiatu żeldowskiego jest komora normobaryczna. Wyszłam w tej chwili z wykładu, ale już zdążyłam usłyszeć, że na przykład dla dzieci autystycznych nie ma nic lepszego. Pomysł to po prostu przypadek. Kiedyś będąc na wczasach usłyszałem, że o istnieniu od pana doktora Jana Pokrywki, o jego cudownych komorach, a właściwie właściwościach tych komór, gdzie ludzie zdrowieją. Sam też miałem kłopoty ze zdrowiem. Moja małżonka, moja rodzina, moi znajomi, których zabierałem potem do komory do doktora Pokrywki i okazało się, że pobyty w tej komorze powodują to, że ludzie wracają do zdrowia. Dlatego po roku jeżdżenia do doktora Pokrywki postanowiliśmy, że zrobimy wszystko, żeby taką komorę mieć koło własnego domu. Lekarz Jan Pokrywka, mieszkam w Kłodzku od 8 lat. Codziennie nocuję w warunkach normobarycznych, niektórzy mówią w warunkach ogrodu Eden. Jakie to są warunki? Ciśnienie jest wyższe niż na zewnątrz o połowę, czyli nie około 1000, a około 1500 hektopaskali. Tlenu na zewnątrz jest około 21%, tutaj około 40%. Przypomnę, że 40% jest to granica, która jeżeli ją przekraczamy, to zaczynają się problemy z pęcherzykami płucnymi. Trzecim gazem terapeutycznym, o którym jeszcze większość lekarzy nawet nie wie, ale lekarze o otwartych głowach już zaczynają o tym myśleć, jest wodór, gaz terapeutyczny, który przez to, że ma bardzo małe rozmiary, przenika nasze ciało bez problemu, wchodząc aż do samych mitochondriów, a więc miejsc, w których powstają niszczące nas rodniki tlenowe, rodniki hydroksylowe. Przypomnę, bo większość z nas ma taką wiedzę, że wszystkie rodniki tlenowe są szkodliwe. To jest nieprawda. Wszystkie są pozytywne, z wyjątkiem jednego właśnie tego hydroksylowego. I wodór ma tą piękną cechę, że reaguje wyłącznie z tym jednym rodnikiem, nie ruszając pozostałych, a pozostałe rodniki są na tak zwanej ścieżce sygnałowej naprawiania się komórki. I tego typu właśnie oddziaływanie powoduje, że procesy naprawcze są zdecydowanie przyspieszone. Normobaria wynikła z obserwacji efektów, które osiągano w hiperbariach. I normobaria jest odmianą hiperbarii, tylko że szczególną odmianą, taką odmianą, która ma warunki gazowe dość sztywne. Normobaria nie jest leczeniem, a więc nie ma działań ubocznych. Hiperbaria jest leczeniem, w związku z tym ma wskazania i przeciwwskazania. Tutaj natomiast my szanujemy granice fizjologiczne, jakie ma nasz organizm i ich nie przekraczamy. I w związku z tym w normobarii możemy przebywać na stałe. Nie miałem żadnych dolegliwości, wchodząc do komory tylko, może nie z ciekawości, ale z tak zwanej profilaktyki, żeby skorzystać z tego, tak jak moi koledzy i przyjaciele. Pierwszy raz skorzystałem z komory normobarycznej w 2018 roku.
Ślusowałem się już kilkakrotnie, nie widzę z tym żadnego problemu. Dobrze się czuję. Osobiście nawet śpię już w takich komorach. Mam dużo więcej energii w sobie, pozytywizmu. Ogólnie dużo lepiej się czuję. Nasze obserwacje mówią, że procesy naprawcze w warunkach normobarycznych przebiegają od 2 do 5 razy szybciej niż poza normobarią. Na dzień dzisiejszy normobarię my traktujemy jako rekreację, czyli no rekreacja, czyli co? Odbudowa zdrowia. Jest wiele osób, które są na etapie budowy domu i myślą o tym, żeby dla siebie i dla swoich bliskich zrobić coś podobnego, normobarię. Otóż takie osoby no raczej w istniejących pomieszczeniach to my raczej zachęcamy do zrobienia nie normobarii, bo to jest raz, że duża inwestycja oraz no, duże no, techniczne zagadnienie. Komora normobaryczna jest to zbiornik wbudowany w budynek o wymiarach o średnicy 3,40 m i długości 18 metrów. Zachęcamy do zrobienia normosfery, gdzie nie potrzeba żadnych wzmocnień, tylko drobne przeróbki wewnątrz i wtedy możemy uzyskać już zmienioną atmosferę z wyjątkiem ciśnienia. Zwiększamy ilość tlenu, zwiększamy ilość dwutlenku węgla, wodoru, pilnujemy wilgotność, pilnujemy temperaturę i wtedy normosfera, w przeciwieństwie do normobarii, nie wymaga no, takich tych dużych zmian. Nie? W zwykłej sypialni można uzyskać takie warunki i oceniamy, że efektywność zdrowotna normosfery to jest mniej więcej 40% efektywności zdrowotnej normobarii. Sami odczuliśmy olbrzymią poprawę zdrowia na własnych organizmach, a rozmowy z innymi ludźmi, których spotkaliśmy w komorze u doktora Pokrywki, utwierdziły nas w tym, że warto korzystać z komór normobarycznych. W tym pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, szykujemy z żoną dla własną sypialnię, w której będziemy nocować i będziemy się starali mieszkać tutaj w tej komorze. Standardowo koszt jednej sesji normobarycznej, która trwa około 2 godzin, koszt takiej sesji dla osoby dorosłej wynosi 100 zł. Można nabyć karnety na 10 wejść, w przypadku koszt takiego karnetu wynosi 800 zł, czyli 80 zł za jedno wejście. Mamy promocję dla dzieci, dzieci do lat 6 wchodzą za darmo, do 18 roku życia, od 6 do 18 roku życia płacą 50 zł i mamy też fajną promocję dla tak zwanych, w cudzysłowie, seniorów, czyli osób 60+. One również w dni powszednie, zaznaczam w dni powszednie, wchodzą za 50 zł za sesję.